Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget, kolejny dzień zmagań na naszym wojowniku na W55. Jak sami widzicie, dobiliśmy już 224 level, więc co za tym idzie, oczywiście pokonaliśmy to 13 piętro, z którym męczyliśmy się na ostatnim odcinku. Było ciężko, wtedy mieliśmy zaledwie 0,30%, nawet niecałe. Wczoraj na streamku mieliśmy już na niego ponad 0,60%, więc kliknąłem, co prawda wyszło tam około 150 grzybów, no ale udało się. Drugi to był Magoś, również po około 15 grzybkach, to już nie było zbyt duże wyzwanie, również nam się go udało pokonać. No i teraz mamy trzeciego wojownika, z którym raczej będzie problem, ale specjalnie dla odcinka wydropiłem sobie klucz do kolejnego lochu, jak widzicie, w strefie mroku. Może jakieś tornadko, może jakaś wieża, coś jeszcze tutaj na pewno poklikamy. Na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół i zostawiacie tego kciuka, bardzo, bardzo to istotne jest, bo ostatnio coś zapominacie, więc pamiętajcie o tym, zostawiajcie suba z dzwonem, możecie zostawiać komentarze, pisać, jak tam wam poszła maturka. Dzisiaj była matma, więc no w sumie dla mnie najbardziej stresujące, co było na maturze. Także możecie pisać w komentarzach, ale też niekoniecznie o maturze, piszcie, co tam chcecie. No i okej, myślę, że możemy powolutku zaczynać. Tak jak mówię, lożki, te, które zrobiliśmy na streamie wczoraj, już są zapisane. Niestety Maguś nam się zbugował, natomiast jeżeli chodzi o tego wojownika, to mam tutaj dla was to zapisane, więc na spokojnie sobie obejrzymy. Oprócz tego jakiś portal do piekieł, jak widzicie, również wczoraj padł, specjalnie go już pokonałem przed tym lochem, żeby po prostu zwiększyć te swoje procenty, wiadomo. No i jeszcze udało nam się pokonać siedmiornicę, którą dzisiaj wieczorkiem sobie złapę. To również wam zapisałem i chyba obejrzymy na końcu odcinka, nie? Jak tam jeszcze coś może zrobimy. No i właśnie, co do maga, tak jak mówię, niestety się zbugował i nie zapisał, ale mag to nie było żadne wyzwanie. Największym wyzwaniem w tym momencie to było to 13 piętro, ten pierwszy przeciwnik, no bo to był jednak wojownik. Dobra, co tu ciekawego się pozmieniało? Mamy trzecią aurę, już możemy sobie spłukać, jak widzicie. No i są jakieś rękawiczki, powiedzmy, że niech będą. Szkoda, że nie epic, no ale czwarta aura siedzi. Także tutaj to, jeżeli chodzi o rękę, no to już wygląda w taki sposób. Jak widzicie, coraz lepiej, powolutku. Z tym, że no bardzo mało ulepszeń. Ostatnich chyba, na ostatnich trzech kupców dwa to były skipy siedmiodniowe. Wczoraj nawet specjalnie sobie rozbudowałem tutaj atrakcję na jedynkę, tylko po to, żeby mi ewentualnie wyleciała do nich ulepa, a i tak wieczorem wyleciał skip. No i teraz za niecałe dwie godzinki mamy kolejnego kupca, więc mam nadzieję, że to już będzie normalne ulepszenie, no bo jednak te ulepy są bardzo, bardzo ważne na początku. No ale dzięki temu, że były te skipy, no to wygląda ręka już tak, że mamy ponad 30 milionów run, jak widzicie w ofierze mamy 13, także troszkę powiedzmy, że się rozwinęła. Dobra, tu mamy w ogóle paseczek, teraz zauważyłem, jak wszedłem na konto, wyleciał mi, no ale jak widzicie tracimy bardzo dużo pancerza, aż 1055 stat, to jest bardzo dużo, ale że tracimy te 1000 pancerza, no to strasznie lipa, dlatego że no i tak nie mamy tu nawet 50%, a jakbyśmy jeszcze te 1000 stracili, to jeszcze gorzej, zwłaszcza, że teraz mamy chyba wojownika, dokładnie, tak jak mówiłem, więc na niego ten pancerz jest bardzo, bardzo ważny. No ale okej, tak go oczywiście kupimy tutaj do kibelka. W sumie to już to mogę zrobić, niech będzie tak. Tu sobie możemy rozmontować, chociaż nie wiem, czy to, albo dobra, rozmontujemy. Ja tu mam jeszcze trochę miejsca, to najwyżej te itemki posprzedaję. No i dobra, tak to tutaj wygląda. Czary póki co takie, jakie były. Tu musimy Magusiowi rękawice zaczarować jeszcze zanim pójdziemy w lożki. I okej, pupilki dzisiaj rano sobie przeklikałem, zaraz zobaczymy ten portal. No ale właśnie, odnośnie jeszcze tych, to kupimy, cyk. Odnośnie tych naszych, tu nie ma żadnej broni, pachołków, to bardzo długo leciał mi ten klucz do strefy mroku. Wyleciał mi tu po drodze, karuzela z idolami wydropiła. Tutaj już wszystko mam odblokowane praktycznie, oprócz tej karczmy mrocznych sobowtórów. Także bardzo, bardzo ciężko mi było ten klucz wyhaczyć. No ale w końcu się udało, ale też dzięki temu ubrałem tutaj troszeczkę nasze pachołki w lepsze gemy. Jak widzicie, Kunegunda już jest praktycznie, w sumie to cała ubrana, jak no mówię, widzicie. Jeżeli chodzi o Magusia, też mu parę gemów wpadło. No Barbar ma jakieś tam podstawowe, dlatego że wszystkie lepsze idą na nas. No ale troszkę mam nadzieję, że chociaż ta Kunegunda nam pomoże. Dobra, pupilki w tym momencie wyglądają tak. Jutro musimy w nocy złapać Kiciura. Poczekajcie, w sumie to możemy już tutaj w ziemi chyba kliknąć tego bździka, zawsze to jakiegoś expa dostaniemy, no i git, bździka złapiemy w wiosenne dni, no ale chyba go nie zrobię dzisiaj, tylko już jutro na spokojnie, dlatego że dzisiaj już będę chciał tą siedmiornicę złapać. Tutaj karmimy koguta, wiadomo, i teraz będziemy łapali siedmiornicę i ją karmili. Dlaczego ostatnio na odcinku byłem tak nisko w pupilach? W sumie to nie wiem, który teraz jestem, no teraz jestem 57, wtedy byłem 150, bo wtedy był dzień ognia, no a że
my tu przechodzimy w koguta, to zanim jego wykarmimy na ten wyższy poziom, no to on będzie dostawał po prostu w ciry, a że wtedy był ogień, to ze wszystkimi przegrywaliśmy. Dobra, więc tak wyglądają nasze pupilki. Dlaczego chcę tutaj jeszcze docisnąć lochy? Czemu wczoraj robiłem to 13 piętro? No bo teraz będzie weekend expa, więc dobrze jeszcze na jak najwyższym poziomie sobie po prostu tą awkę pozbijać. Dobra, tutaj wybudowaliśmy serce na 9, teraz będę zbierał na traktor. Twierdzę wrzuciliśmy na 12 wczoraj, bo nam wyleciały na szczęście surowce właśnie z kostek na streamku, nawet fajna ilość. No i akademię wrzuciłem na 9, chciałem na 10, ale że już uzbieraliśmy na tą twierdzę, no to poleciała twierdza. Akademię też chciałem jak największą przed tym eventem expa. Dobra, więc tak to po prostu wygląda. No i co, chyba możemy lecieć w te lochy. Zaczynamy od tej strefy mroku, bo ona raczej będzie, mam nadzieję, przynajmniej dość łatwym expem dla nas. Jak wyglądają wojownicy na serwerze, może też wam pokażę na koniec. No, nagrywaliśmy chyba 2 dni temu, czy tam 3, więc za wiele się nie zmieniło. Dobra, ile tu mamy? Plus 14, to ok, to nie ma w ogóle sensu, możemy rozmontać. Tu jeszcze w sumie by było dobrze im runki poogarniać, no ale my póki co możemy mieć maksymalnie 2% PZ, co jest no dość niską wartością, więc chyba nie ma co, żeby chociaż te 5% było, to im poogarniamy, ale na razie to po prostu nie będziemy się napinać. Dobra, ten nam padł od razu, no i jak widzicie mamy 225 poziom. Póki co myślę, że to będzie szło naprawdę, naprawdę sympatycznie. To wymienimy tu od razu, odzyskamy klejnot, pyk, pyk, od razu możemy sobie zaczarować, żeby nie zapomnieć, no i dobra, lecimy dalej. Czy zamkniemy to w całości? Nie wiem, szczerze mówiąc, no ale myślę, że będziemy na dobrej drodze, no bo jednak te gemiki doszły, jeszcze ten portal może machniemy. Ale jeżeli chodzi o ten portal, to może to zrobimy później, dlatego że jak jeszcze tam jakiś level wbijemy czy coś, to może by się udało go zrobić na raz. Chociaż w cuda nie wierzę, no wiemy jak ten portal wygląda, także sami wiecie jak to jest. Okej, o, tu mamy punkty życia 2%, no ale zaledwie plus 6, to wiecie co? Możemy w sumie, no powiedzmy, że te rękawice są w miarę świeże, to niech będzie, że zamienimy, skoro nam już wyleciały, no a rękawice sobie pójdą do rozmontowania. Także możecie pisać w ogóle, jak tam u was na tym W55, no u nas jak widzicie powoli do przodu, jesteśmy tym wojownikiem, więc no tutaj nie będziemy jakoś ultra szybko levelować, no ale i tak wydaje mi się, że nie jest źle. Tepakat widziałem, że jak zobaczył, że pokonaliśmy wczoraj to 13 piętro, to też przycisnął, wbił już w tym momencie 226 level. Także no, również tutaj mam takie wrażenie, że się po części z nami ściga troszeczkę, ale to wiadomo, że wszystko jest bardziej for fun. Dobra, lecimy dalej, mamy potwornie złowrogiego zająca, to jest zwiadowca z tego co widzę, no to powinien paść chyba, największe problemy będą z magami, tak mi się przynajmniej wydaje, a ten zwiadowca jeszcze powinien paść i co za tym idzie, powinien dać nam 226 level, to też na pewno sympatyczna sprawa. Czemu te procenty nam tak wszystko szybko wzrosły na 13 piętro? No wiadomo, codziennie tu łapiemy jakieś nowe pety, więc statystyki rosną codziennie, no w sumie na wojowniku co 2 dni powiedzmy, w naszym przypadku co 2 dni sobie tutaj ten portal zbijamy, więc no jednak portal gildyjny też nam dużo daje, także no sami wiecie jak to wygląda. Dobra, może ja trochę przyspieszę, w dalszym ciągu wydaje mi się, że to W55 troszeczkę laguje, no nie jest to niestety tak płynne jakby jak są inne serwery, no ale wczoraj mówiłem o tym też na streamku, że trzeba dać po prostu czasu, wiadomo, że takie błędy, które tam zmieniają jakąś rozgrywkę, nie są za bardzo pożądane i nie powinny się wydarzyć, zwłaszcza na takim serwerze zwykłym, nie na becie, natomiast no pamiętamy jak wchodziła wersja remastered, nie wiem czy graliście wtedy, możecie dać znać, jak wchodziła właśnie wersja remastered, to też na początku dla mnie była osobiście niegrywalna, podobała mi się z wyglądu, ale no co chwilę coś tam się bugowało, jakieś glitche graficzne, inne pierdoły i zawsze wracałem na tego flesza, no ale teraz już jak sami widzicie o flashu w ogóle wszyscy zapomnieli, no i teraz wiadomo, no już się nie da w ogóle korzystać z flasha, no ale ja na przykład sobie już nie wyobrażam powrotu do niego, bo teraz to wszystko chodzi fajnie, no i po prostu działa tak jak ma działać, nie? Także no temu backendowi też niestety dla nas tutaj, jako iż gramy na tym W55, niestety też musimy dać troszeczkę czasu. Dobra, udało nam się go pokonać, mamy już wszystkie rozmontowania na dzisiaj wykorzystane, czyli tak, tu mamy coś tańszego, tutaj mamy tańsze, ten helmet jest droższy, no chciałbym go zostawić do wieźmy, ale jak nie będziemy mieli miejsca, no to też poleci trudno i lecimy dalej. Teraz mamy zawszonego korsarza wojownik, czyli powinien chyba tym bardziej paść, troszkę tu przycisnę, żeby nie przedłużać zbędnie.
No i myślę, że również to pójdzie. Kto w ogóle nie przegapił wczorajszy odcinek, to zachęcam, bo pisaliście mi, tak jak mówiłem już wczoraj, pod każdym odcinkiem, kiedy wyjaśnienia, czemu tu wojownik, czemu nie tam zwiadowca, czemu co z W40 i tak dalej. Wczoraj wleciały te wyjaśnienia, nie interesowało to jakoś dużo osób, biorąc pod uwagę tam, nie wiem, odcinek wtorkowy czy środowy. Nie, wczoraj była środa, to odcinek poniedziałkowy lub wtorkowy. No ale właśnie dlatego chciałem to przeciągnąć i chciałem to później na grać, bo wiedziałem, że nie będzie to was za bardzo interesować, no ale jak już tak mnie męczyliście, no to wleciał, więc jeżeli ktoś przegapił to, jak sobie skończycie oglądać ten, to możecie lecieć obejrzeć tamten. Okej, tu w sumie możemy podmienić, obydwie są dość słabe, jeżeli chodzi o obydwa te itemy, no ale mimo wszystko lepsze to z dziurą niż tamtą. No i dobra, udało nam się go pokonać. Teraz mamy pirata krwawonosa, który jest znowu wojownikiem. Coś tu w ogóle tych magów nie widzę. No i oczywiście bardzo dobrze, bo tak jak mówię, z magami będzie problem. Okej, udało nam się go pokonać znowu. Mamy 9 na 10 w tym momencie. Chyba, dokładnie, ośmiornica. Ośmiornica to był chyba blog, jak się nie mylę. Tu mamy jakieś okularki. No dobra, no to będę musiał sprzedać w takim razie. A jeszcze zobaczmy, czy jak wrzucę do toalety na pasek dla Magusia plus 13 tylko, no to nie, to raczej nam się nie opłaca. Okej, wracamy tu, no i ciśniemy, siedmiornica, bardziej ośmiornica, no w tym wypadku to jest zwiadowca, więc chyba też powinna nam paść, ale coś tak właśnie kojarzę, że na niej się blokowaliśmy zazwyczaj, no ale zobaczymy na spokojnie, jak to będzie wyglądać i co nam się uda tutaj jeszcze wycisnąć z tego wojownika. No już jak widzicie, no póki co łatwo to idzie, nie ma co mówić, póki co jest dość łatwo, no ale mimo wszystko zbliżamy się tutaj do takiego maksimum, jakie możemy wycisnąć. Jeszcze mówię, zrobię ten portal, jeszcze nam tam wieże powinny popaść, to też będzie git, wieży też jak najlepiej zrobić, jak najwięcej po prostu przedawką, bo to jest dodatkowy gold. Mamy już ogarnięty ten ekwipunek, jeżeli chodzi o awkę, jak widzicie na stojaku, póki co to jest 8% PD, także no niestety nie za wiele, w sumie to jak tak patrzę, to my przecież możemy na przykład, nie wiem, ten pasek mogliśmy wrzucić na tego i zamienić runy po prostu, albo coś takiego tutaj podziałać. Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy hem, ale to jest dla maga, no i w sumie tyle, nie? Także tutaj troszkę zepsułem niepotrzebnie, no ale dobra, jak nam wyleci znowu jakiś pasek dla wojownika, to sobie, chociaż no w sumie liczyłem, że mi wyleci coś dość przydatnego i będę mógł zamienić, no ale tu muszę pamiętać, że mam jeszcze te dwie rzeczy zwykłe i można na pachołka wrzucić, w sensie na stojak. No ale mówię, tak jak obiecywałem ostatnio na streamku, sobie ogarnęliśmy, póki co jest to 1% PD, natomiast od 1 biliona run będziemy już mieli 2% PD, więc już wtedy będziemy mieli te 10%, czyli tego maksa. No i dalej będziemy sobie kompletować powolutku golda, aż w końcu uda nam się skompletować wszystko. Taki jest plan. Także również powolutku do przodu. No fajnie by było te 10%, wiadomo, też na Weekend Expa, który jest od jutra. No ale tak szybko tego biliona run bez skipów nie wbijemy. No a skipów na razie nie chcę. Chcę w końcu jakąś większą liczbę ulepszeń, bo tutaj co 20 godzin regularnie tego kupca sobie odwiedzam. No a niestety mówię, znowu klątwa ulepszeń. Chyba na S, nie na S, na W50 było to samo. Też nie mogliśmy dostać tych ostatnich ulepszeń, bo co chwilę były skipy. No a tutaj mamy jeszcze tyle wolnych atrakcji, a te ulepszenia nie lecą, to też jest, powiem wam, że lipa. No ale dobra, klikamy tą ośmiornicę, zobaczmy, czy nam się uda jeszcze ją tak z marszu zrobić, czy może na razie zrobimy sobie przerwę i polecimy do czegoś innego. Okej, a czemu tu w ogóle, a nie, jest dźwięk, tylko ja po prostu za szybko klikam, już się bałem, że nie ma dźwięku z gry, ale widzę, że wszystko jest okej, bo ostatnio mówiłem, bawiłem się tymi dźwiękami pod streamka też. Nie nagrywałem wam oczywiście tego klikania lochów, bo to nie było jakieś tam nie wiadomo jak wielkie klikanie lochów, tylko po prostu widziałem, że mam jakieś tam procenty na to 13 piętro, to stwierdziłem, że sobie zrobię, potem to drugie też wiedziałem, że padnie, no bo to mag, no i w zasadzie tyle, więc no nie było sensu tego nagrywać, a wiedziałem, że dzisiaj najprawdopodobniej nagram wam jeszcze inne lożki. Dobra, na razie ta ośmiornica coś nie pada, więc wstrzymajmy się i może polecimy, może najpierw, chociaż nie, najpierw to wieża, bo na wieżę widziałem dokładnie, że mamy jakieś fajniejsze procenty, tylko że znowu tu będziemy mieli niestety dość dużą ilość tych epików, no ale co ja mogę zrobić? No będę musiał sprzedawać niestety, bo tutaj za wiele nie zdziałamy. Czy tu coś mamy w ogóle? Tu ewentualnie broń jeszcze możemy wrzucić na ten nasz stojak, chociaż ona nie jest jakaś
No, w sensie, no, jeszcze mamy tutaj miejsce, tutaj mamy same piki, no i ewentualnie to, no ale z tej wieży i tak dalej to nam lecą głównie rzeczy nie dla nas, więc no będzie lipa, ale okej, lecimy. Mamy plus 2 i punkty życia 2%, możemy wymienić, bo to od razu jest wymianka rungi, więc dlaczego by nie, troszkę się wzmocnimy i może ta ośmiornica by jeszcze padła. Okej, no jak widzicie, wieża pada jedna za drugą, tutaj mamy tak samo, nawet nie musimy dziury robić póki co i dobra, co możemy, chyba to... nam daje tak mało kryształów, to w sumie też, no w sumie to sporo rzeczy, ale dobra, nie będę na zapas tu wyrzucał, tylko lecimy dalej. Teraz mamy lustereczko, również nam padło, odporność na błyskawice, ok, czyli to nam daje 500 i to nam daje 500, te już nam dają po 700, więc te sobie zostawię na jutro do rozmontowania i ok, lecimy dalej, mamy już 10 milionów, no właśnie, jeszcze trochę się wzmocnimy, jeżeli chodzi o statystyki, jeszcze jakąś broń wymienimy, jak widzimy, o kurde, my już możemy mieć 5% runkę, to ja chyba to wymienię po prostu u siebie. Tak szczerze, nawet nie zwracałem uwagi, wymienię w swojej broni, tutaj temu wymienię, bo to będzie w sumie jedno i to samo, no ale może poszukamy jeszcze nawet dla Kunegundy, albo nam coś jeszcze wypadnie, zobaczymy, w każdym razie spoko, wymiana na plus, no i lecimy dalej, jeszcze tego golda, tak jak mówię, nafarmimy dzięki temu, więc jak najbardziej będzie git, tu mamy coś na zręczność, plus 22 i mamy też punkty życia 2%, więc również jak najbardziej sobie wymieniamy, no tu jest właśnie, co chwilę wymiana tych itemków, to też jest dość kosztownym. No ale trudno, nie mamy teraz wyjścia tak naprawdę, bo teraz będą leciały epiki zawki, jak się nie mylę, w sumie to możemy sprawdzić, czekajcie. Epickie zapotrzebowanie na zadanie, dokładnie, czyli będziemy mieli 6 epików przez te 3 dni, no to może uda się coś tam podmienić na naszej postaci, głównie mi tu zależy na itemkach pod pancerz, no ale wiadomo, generalnie też wymiana się przyda, no i może po weekendzie coś nam się uda poklikać, no bo przed to już takie dociskanie na hama, jak sami widzicie, już tutaj ciężko cokolwiek będzie nam zrobić. Dobra, jeszcze troszkę powiedzmy, może się uda jeszcze tego głupi jajaś, okej, może się go uda jeszcze docisnąć, żeby jakoś to... wyglądało. No mamy tą wieżę na 47 poziomie. Widziałem, że już kilka dni temu niektórzy po 80 pokonywali, także to już jest, powiem wam, masakra. No ale jeżeli chce się tak dociskać to wszystko, no to jest to już jest bardzo kosztowne, bo my tutaj sobie wydajemy tam, wiecie, 1000 grzybów na jakieś lożki, 2000 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakbyśmy chcieli tu wszystkich przebrać przede wszystkim, witemki na 3 staty, wszystkich ubrać w no to podczas weekendu twierdzy pewnie robili, wszystkich ubrać w te największe gemy łącznie ze sobą i tak dalej, to jest, powiem wam, już bardzo się zaczyna robić kosztowne, oprócz tego jeszcze runki, wiadomo, no przerąbane, jak ktoś chce tak mocno dociskać to wszystko, no to przerąbane, no ale oddaję, bo wtedy nie musimy nie wiadomo ile wydać na tą tam strefę mroku czy wieżę, tylko to po prostu bardzo, bardzo szybko pada. Okej, tutaj mamy rękawice, ale nie są jakieś bardzo o wiele lepsze od naszych. I mamy teraz Merlina. Merlin to jest mag. No i właśnie, okej, mag nam jeszcze padł, to git. Mamy jakąś klatę plus 8 tylko, to nie ma sensu wymieniać. No i dobra, czy uda nam się te 50%, tą 50 wieżę przeklikać, czy niestety nie? To jest pytanie. Okej, udało się, nawet łatwo. Łączna odporność, dobra, tu mamy 500, czyli to możemy wyrzucić. No to jest marnotrawstwo surek, ale w sumie teraz te surki nie robią aż tak dłużej na początku, wiadomo, że im więcej jest tajemniczych odłamków, tym lepiej, no ale kiedyś nie było tych pakietów, nie? Teraz mamy te pakiety, więc teraz, jak sami widzicie, tego metalu nam nie brakuje, w sensie tych kryształów nam nie brakuje, teraz nam bardziej brakuje metalu, także no... tak to po prostu wygląda. Kiedyś to było istotne, bo naprawdę można było fajne ilości tego metalu nafarmić, nie? No ale okej, mamy o, plus 20, dobra, to możemy sobie jak najbardziej, czy mamy tu jakąś, no punkty życia 1, my możemy mieć 2, to nie ma sensu, zrobimy to po prostu tak i okej, lecimy dalej. 52 wieża, co teraz mamy? Teraz mamy znowu jakiegoś zwiadowcę. Powiedzmy, że no znowu tak z 50 grzybów, powiedzmy, jak padnie to spoko, jak nie to wydaje tego golda, dobra, jeszcze się udało, jak nie to wydajemy tego golda i lecimy dalej. Tu mamy plus 11, no i na plus pancerz, dobra, i od razu runka też jest na plus, więc możemy jak najbardziej wymienić, niech będzie, pyk, pyk, no to jest też spoko, że mówię, dzięki takim wymianom może nam pójdzie jeszcze ta strefa mroku, żeby już zamknąć to, chociaż już kolejny klucz będziemy mogli dostać, tak czy siak, no ale wiadomo jak to wygląda, okej, siedzi następny, no i co, teraz mamy znowu za 500, dobra, to te sprzedajemy, w sensie oczywiście mówię o kryształach, jakby ktoś tam nie wiedział o co chodzi, teraz mamy kolejnego magusia,
którego mam nadzieję, że uda nam się pokonać. 306 poziom, no tak jak mówię, około 50 grzybków, jak się nie uda, wydajemy tego golda, lecimy do portalu. Mam nadzieję, że ten portal zrobimy na raz, chociaż w cuda nie wierzę, no ale zobaczymy i sprawdzam po prostu procenty. Zobaczymy, jak to wygląda z tymi procentami, czy jeszcze jest sens coś tam dociskać, czy po prostu już damiemy sobie spokój i może ewentualnie jeszcze jakimś tornadem dobijemy ten 227, żeby było i tyle, nie? No ale to mówię, zobaczymy. Tutaj jeszcze 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Dobra, i na razie tyle. Ok, tego maga się nie udało. Mamy 1605. Aha, jeszcze wam osiągnięcia mogę pokazać, bo nam niektóre wpadły. Tutaj sobie też dobijemy do 1605. Niech będzie. No i teraz bardzo dużo tego golda. Bardzo dużo statystyk dzięki temu. No ale to jest fajne. Pamiętacie, jak trzeba było tego golda zwierzy wydawać, żeby ulepszać poziomy naszym pachołkom? A teraz to wszystko sobie możemy wrzucać na spokojnie w naszą postać i po prostu nie żałujemy sobie. Dobra, powiedzmy, że jeszcze tutaj to HP, żeby to było w miarę 1:1. W sumie to chociaż nie, no tutaj te boki nie są takie tragiczne. Na evencie Golda już myślę, że te boki dobiję na spokojnie do tam 1200, około szczęście tak samo, już będę miał to z głowy. Już w sumie to nie jest aż tak bardzo istotne, jak było na początku, nie? Jak tam robiliśmy te pierwsze lochy. Dobra, tu mamy 1650 i jeszcze powiedzmy ok, zostawimy około 5 milionów. Dobra, i teraz wbijam na SF Toolsa, robimy sobie skana i zobaczymy, czy coś... Aha, nie, zanim jeszcze SF Tools, to jeszcze musimy zrobić portal do piekieł. No i zobaczmy, czy uda się go pokonać. Zręczność, czyli mamy zwiadowcę. No i teraz pytanie, Boże, jak jestem prześwietlony. Aha, bo ten monitor tak daje. Teraz pytanie, czy nam się uda właśnie tego kolcza z tego pożeracza zrobić na raz. No jeżeli by nie robił dużo uników, dobra, okej, udało się, mamy to. Zapiszę wam tą walkę, obej pierwszy portal na odcinku, który udało nam się zrobić na raz. To od razu sobie również zapiszę, obejrzymy na koniec. Czyli spoko, czyli zawsze to jakieś dodatkowe tam statystyki, jeszcze się przeloguję, żeby to się wszystko tam szczytało. Bo jak wiemy, jesteśmy na nowym backendzie, więc nie wygląda to najlepiej. No i okej, robimy skana, tak jak mówię, w SF Toolsie i zobaczymy, czy coś tutaj jeszcze możemy pocisnąć. No fajnie, że tą runkę mamy już 5%, to też na pewno nam tam pomoże. No ale jakby zrobić tu jeszcze, kurczę, o kurde, nie to kliknąłem, bo mnie wylogowała w tym czasie. Okej, teraz sobie szczytujemy tu, bierzemy sobie all, no i zobaczmy. Ostatnio ten SF Tools, to już wam mówiłem, że coś wolno chodzi. No i w sumie w dalszym ciągu tak jest, kiedyś to jakoś szybciej, może dużo osób korzysta albo coś, nie wiadomo. No ale okej, kręci się, kręci, dobra. O kurde, mamy tak, 0,55 na tego, na tą ośmiornicę, mamy 0,31 na wieżę i mamy 0,23 na tego ziomeczka od, no wiecie którego, tego na to 13 piętro. Czyli w sumie 0,23, dobra, w pierwsze co, to chyba dobijemy sobie po prostu level tutaj, chociaż mamy znowu jakiegoś wojownika. Fajnie by było tym tornadem dobić, ten 227, tak mi się przynajmniej wydaje, że dobrze by było to zrobić, tylko no mówię, jak ten wojownik nam nie padnie, to jest właśnie też męczarnia. Bo tam mieliśmy kogoś łatwego, a teraz kolejny wojownik, no i jeżeli nie uda się nam go, to dalej nie pociśniemy, bo to właśnie no wiadomo, jak tornado wygląda. Są co chwilę jakieś bloki, potem jest seria łatwych, którzy łatwo padają, no i potem znowu jakiś wojownik, potężny blok, którego jednak z marszu się nie zrobi, zwłaszcza jak jesteśmy wojownikiem, no ale cóż zrobić. Dobra, powiedzmy, że jeszcze z 50, no nie, nawet mniej, z 25 na niego grzybów. Okej, jeszcze się udało go pokonać, super. Mamy jakąś czapeczkę, od razu możemy tutaj ze dwie statystyki wrzucić. Kogo teraz mamy? Teraz mamy maga, dobra. Co w ogóle dzisiaj chce wiedźma? Wiedźma chce pasy. No szkoda, bo będziemy musieli tak zwyczajnie sprzedać, ale to jeszcze nie są jakieś ogromne wartości golda, no i nie, no i mamy kolejnego wojownika, dobra, to na niego z 50 znowu, jak się nie uda, to po prostu lecimy dalej z tym, no ale mówię, dobrze by było wbić po prostu jeszcze jeden level i może ewentualnie jakieś broni poszukać, nie? Bo troszkę jednak tych leveli wbiliśmy, tam było 713 tysięcy, no a jeżeli nam by się to nie udało, to może do tej ośmiornicy polecimy, nie? 0,55 to nie jest mało, na wieży mamy jeszcze mniej, więc no tej wieży nie ma co w ogóle już klikać, docisnęliśmy ile się dało. Dobra, powiedzmy, że sobie damy spokój, na razie robimy tą ośmiornicę, zobaczymy, czy się uda. Ona nam na pewno da level.
I wtedy może byśmy pocisnęli. Oj, myślałem, że już pokonana, a to niestety jakiś błąd wyskoczył po prostu. No kurde, to jest zwiadowca. No jakby tam Kunegundzie siadły jakieś uniszki, większa ilość, jakby nam siadły jakieś tarcze, bloki w sensie, to ona by padła. Tylko właśnie, to nie jest takie proste w tym momencie. Tak coś kojarzyłem, że właśnie ten 9 na 10 to jest, w sensie no, ta ośmiornica to już jest taki blok, że się jej raczej z marszu nie da zrobić. No ale zobaczymy, poczekajcie chwilkę tutaj. Tutaj jeszcze poklikamy, zobaczymy, no może by się udało. Za głośno w ogóle klikam tym enterem, pewnie słychać na odcinku, no ale trudno. Dobra, udało się i Kunegunda, widzieliście? Taki był lag i Kunegunda ją pokonała tylko i wyłącznie. W sumie to nawet wam to też mogę zapisać, bo to chyba pierwszy loch, na którym był taki jakiś większy opór. Tu mamy czapeczkę, to nie ma co za 500, to od razu ją też sprzedaję. No i dobra, dobiliśmy 227, kogo teraz mamy? O kurde, teraz mamy następnego zwiada. To na razie nie ma co go klikać, może później jeszcze sobie spróbujemy, ale na początek zobaczymy te bronie. O, czemu mi się razy przerolowało. Ciekawe, czy mi dwa grzyby zabrało. Muszę zobaczyć, jak już na nagraniu. Jeżeli tak, to jakiś skam tutaj wyczuwam. No ale dobra, szukamy. Broń z runką, wiadomo, jakiś fajniejszy rozrzucik, no i oczywiście, boże, w ogóle nam bronie z runami nie dropią, co ciekawe, znowu bez runy, no ale klaty nam lecą jakieś z runami, dobra, są, 543, 542, w dalszym ciągu te rozrzuty takie słabe, no ale poszukamy, chwilę tutaj, ok, tu coś mamy, 679 plus 20, no i to by była idealna broń, jakby była na siłę, no a niestety jest na szczęście, znowu to samo, co na ostatnim odcinku, też nam co chwilę leciały na szczęście takie dobre, no a jeżeli chodzi o siłkę, to już gorzej, no ale widzimy, że ten rozrzut górny coraz częściej leci taki wysoki, 653 na zręczność tym razem, ok, no to niestety troszkę nam się nie udało. Dobra, tutaj mamy cyk, no i co więcej, no tu mamy, zobaczcie, dwie bronie na siłę, plus 30 średnie, masakra, no ale ta aura też tam pomogła, kolejna, którą nam się udało wbić, 530, oj, tam pominąłem, dobra, niestety mój błąd, pewnie to była idealna broń, ja akurat ją pominąłem, no ale co zrobić. No i tu mamy, no ale właśnie, no 525 zaledwie górny, to my mamy w tym momencie prawie 610, to mija się z celem totalnie taka wymiana. Lecimy dalej. No może się trafi, 572, 508, boże, ale tragiczne te rozrzuty, no ale niestety to jest broń wojownika, więc tutaj różnych się można spodziewać rzeczy. Dobra, tu mamy pyk, tutaj mamy pyk, może coś tu, 653, no to jest fajny rozrzut, ale niestety siła szczęścia, na samą siłę bym brał, nie? To o, tu zobaczcie. Oj boże, i akurat bez runy, no ale co zrobić, i znowu, ale tu boże, tu tragiczny rozrzut, to w ogóle nie ma co patrzeć. Dobra, zobaczmy tu znowu na szczęście 600, no wziąłbym taką, tak szczerze, żeby już tu nie przedłużać, to bym wziął, tutaj tak samo, no ale niestety tutaj mamy 618 również na siłkę. Próbujemy dalej, 3 bronie, żadna bez runy, tu mamy coś na inteligencję i 610 górny, tu mamy 530. No co, no nieraz jest męczarnia z tymi brońmi, nieraz żeby to znaleźć, to troszeczkę potrzeba czasu i cierpliwości. Wy to sobie zawsze możecie skipnąć, nie? Ja się tak zawsze przejmuję, że przedłużam niepotrzebnie i tak dalej, ale przecież wy możecie sobie na pasku zobaczyć, kiedy już znajdę tą broń, kiedy zacznę coś innego robić i sobie najwyżej przewinąć. To jakby nie powinien być problem dla nikogo, także nie ma co się tu przejmować. No i mamy na zręczność niestety. Dobra, o, tu znowu na siłę bez runy, plus 16 co prawda, no ale to i tak jest sporo jak na wojownika. Tu mamy 607 zaledwie, tu mamy 573, chyba nam jeszcze żadna broń nie poleciała na samą siłę z runą, nawet już nie mówiąc o rozrzucie, ale po prostu runa i sama siła, chyba nie było jeszcze takiej broni, tak szczerze. Dobra, tutaj co mamy, obydwie na dwie statystyki. No co ja mogę powiedzieć. Siła szczęścia 689, o boże, no ale tracimy 186 siły, to nie ma sensu raczej, no ale rozrzut idealny, można by powiedzieć, tutaj tak samo. Oj, Boziu, no i pytanie, czy nam się w ogóle uda taką broń znaleźć, jaką byśmy chcieli. 552, 471, no to są słabe bardzo, 527, to również słaba, 711, ja pierdzielę, ale rozrzut, plus 26, no idealny. O, dobra, mamy, 661, dobra, niech będzie, tylko no musimy runkę zamienić, musimy tutaj zrobić pyk.
No i musimy zrobić cyk. Odzyskujemy klejnot, robimy sobie tak. Wszystko mamy zaczarowane, bo nie ma za bardzo co. No i dobra, i myślę, że teraz możemy popróbować jeszcze to 13 piętro. Chociaż, no nie, to 13 piętro nam się bardziej opłaci, bo ta grota korsarzy i tak nam już nie da levela, więc mija się to z celem. Tutaj jakieś, powiedzmy, sportowe 150 grzybków, może 200, może by się udało, jak nie, to trudno. No ale fajnie by było. Mogę wam jeszcze specjalnie sprawdzić, ile mamy teraz procent po wymianie tej broni. Było tam, nie wiem ile było, mówiłem wam, także nie ma co. No ale Boże, znowu odcinek wyjdzie długi, ale chyba git, ten jest w miarę okej. Tamten mi się szczerze nie podobał, nie byłem przygotowany, że będę prawie godzinę musiał klikać i gadać z wami, ale ten chyba jest jakiś, można powiedzieć, że przyjemny. Okej, kręci się, kręci. No i co? O, 0,48, zobaczcie. Wymiana broni i tyle dała. 0,43 mamy przy okazji na tego pirata w strefie mroku. No i na wieży 0,46. No to dobra, 0,50 prawie to już są fajne procenty. Może by się udało. No bardzo mi zależy, mówię, żeby jak najwyższy level po prostu wbić na tym wojowniku jeszcze przed tą mawką w ten weekend expa. No bo jednak to 13 piętro, no da nam naprawdę tego expa bardzo, bardzo dużo. Może jakiś epic by poleciał, może coś takiego. No wiecie, jak to po prostu wygląda. Nie pamiętam szczerze mówiąc, kto tam jest czwarty w tym 13 piętrze, czy jest jakiś prostszy przeciwnik, czy gorszy, no ale dobra, na razie to musimy tego woja przejść, co oczywiście nie będzie jakoś wcale proste, no ale mam nadzieję, że tak czy siak nam się uda w miarę szybko. No 0,50 to nie jest za wiele, ale pamiętamy, że takie procenty nam lepiej siadają niż jakieś tam wyższe, także okej, trochę poklikamy i sprawdzimy, jak nam tu z tym woja. O, teraz był lag, teraz chyba siądzie, zobaczymy. No niestety nie, kurde, no czemu, nie wiem, na streamach jak jest lag, to ten loch siada, a teraz laga mieliśmy i niestety nie siadło. No ale dobra, znowu był jakiś taki lag, ale to już taki mini, tamten był taki duży, zresztą mogliście sami zauważyć. No ale co, klikamy dalej, próbujemy. No wzrosły te procenty, myślałem szczerze, że będziemy mieć około 0,35, coś takiego, no a tutaj jednak wymiana tej broni bardzo dużo dała, tylko no właśnie, to muszą jeszcze pójść te kryty z górnego rozrzutu, jeszcze jakieś bloki, on też nie może za dużo blokować, no jednak kwestia szczęścia jest tutaj dość istotna mimo wszystko. No ale popróbujemy tak czy siak, dobra, może trochę, chociaż nie, nie chcę przyciskać, bo mam znowu, nie zapiszę tego niestety. No ale tak, 365 poziom on ma, 8200 siły, czyli siły mamy mniej, za to on ma troszkę więcej HP, nawet nie troszkę, bo no nie, no powiedzmy 5,5 miliona, nie? Tak w zaokrągleniu. 2 miliony znowu, tam były 2 i 3 jeszcze. No są te próby niektóre bliższe, tylko pytanie właśnie, czy on nam siądzie w te, powiedzmy, 150-200 grzybów, tak jak sobie przeznaczyłem, powiedzmy. Dobrze by było, no ale co zrobić? Jeżeli się nie uda, to trudno. Zobaczmy, jak to tutaj będzie wyglądać z tym dymikiem majciarzem nieszczęsnym. Kurde, jakby on nam padł po jakichś 10 grzybach, ale to była radość. Ciekawe, czy by nam dał 230 level, chyba jeszcze nie, chyba to jeszcze za wcześnie, no ale tak czy siak, no wiecie jak to wygląda. Tutaj, no generalnie ten pancerz, nie, jeszcze jak tego pancerza byśmy dopchali, no ale bez weekendu epickiego to i tak tego nie zrobimy, także po prostu trzeba próbować, no może by się udało, żeby jak najwięcej tego expa po prostu wycisnąć z tej aweczki podczas tego eventu, który, tak jak mówiłem, się zaczyna od jutra. No ale popróbujemy. Jak już próbowałeś, to lepiej tego, tak jak mówię, bo on nam da ze 2 levele minimum. Natomiast no tamten, nawet jak go pokonamy, to i tak nie wbijemy tego 227. To myślę, że nawet już nie będziemy dzisiaj próbować. W sumie to chyba dzisiaj już wszystko przeznaczymy na tego. Jak siądzie, to siądzie, jak nie, to trudno. To po prostu się wycofamy z tej nieuczciwej walki, powiedzmy, i zostaniemy na tym 227 levelu, co i tak jest spoko wynikiem moim zdaniem. I tak nie ma co tutaj narzekać, no ale wiadomo, jakby jeszcze padło, to jeszcze by było fajnie, no ale okej, spróbujemy, bo ja mam tu jeszcze dla was, pokazać wam ranking, pokazać wam tych wojowników, pokazać wam te walki, co tam były, no to jest jednak troszeczkę do zrobienia mimo wszystko. 8 milionów, 5 i 2, 3 i 7, kurczę, no proszę cię, żebyś padł. To by było przyjemne bardzo. No to nie są wybitne procenty. Ja tak poniżej 0,50 to nie klikam zazwyczaj lochów, bo moim zdaniem się to mija z celem. No ale tutaj liczę na ten łód szczęścia i liczę na te dodatkowe levele.
mimo wszystko, no jak nam się to nie uda, no ale już jesteśmy na dobrej drodze, nie? Kwestia, jak tam mówię, 2-3 dni, znowu będziemy mieli na niego około 1% i znowu padnie, jeżeli dzisiaj by się oczywiście nie udało. Dobra, no powiedzmy, że jeszcze no tak ze 30 grzybków, coś koło tego, jak się uda to super, jak nie to nie, no może jakieś bloczki, może coś, 8 trenera mamy, więc to też nie jest myślę, że zły wynik, jak na taki staż serwerowy, jutro mijają 2 tygodnie w sumie, 1 500 000 tam było HP, no chyba nie było takiej bliższej próby poniżej 1 000 000, tak mi się wydaje, nie jestem przekonany, nie jestem pewien, dobra, 6, 5, o właśnie, taka próba, zawsze na koniec, zawsze taka musi być na koniec, no ale co zrobić, 2 i 1, ok, koniec. No niestety, nie udało się, no ale tak liczyłem, no poniżej 0,50% to nie są jakieś wybitne lochy, wybitne procenty, w sensie tutaj już nie klikam, bo tak jak mówię, i tak nam to nie da levela, może jutro klikniemy, może coś, jak już będziemy mieli dobijać ten 228, no ale to jeszcze zobaczę, bo na nią w sumie mamy mniejsze procenty niż, w sensie na nią, to jest kapitan, czyli na niego mamy jeszcze mniejsze procenty niż na to 13 piętro, więc no... trudno. Dobra, może teraz na szybko topeczka. Jak to tu wygląda mniej więcej? Największy level 268 w tym momencie. No za wiele się tutaj w tych topowych levelach nie zmieniło. Możecie sobie zatrzymać i ogarnąć. Natomiast tak, jeżeli chodzi o Bolverga, już ma 231 level, więc strasznie tu pocisnął. Na ostatnim odcinku chyba był 226 czy coś takiego. Także kolejne levele udało mi się wbić. Natomiast kolejnym wojownikiem, którego tutaj mamy, jest Tepaka 226. Mamy El Diablico 218, Harry Grimm 216, no i my tu jesteśmy 227, przepraszam, tu jest 218, 214, jak widzicie, tu mamy jakiś 210, no już troszkę tych wojowników 200 plus się porobiło, no ale w dalszym ciągu w tym momencie jesteśmy top 2 levelem, do tego Bolverga jeszcze trochę tracimy, chociaż no mówię, jakby padł ten, to może i by padł czwarty, potem byśmy to, no i może by ten 231 level się tam dobiło, no ale nie udało się, mówi się trudno, nie ma też co na te lochy tyle marnować, bo za jakiś czas one padną prawie, że za darmo. To by było na tyle. Jeszcze te lożki, tak jak mówię, już bym zapomniał, ale pamiętam spokojnie. Zacznijmy od siedmiornicy. Krok z 45, jak widzicie, jeszcze bez złapanego słonia. Bo to chyba było we wtorek wieczorem, jak się nie mylę, a słonia złapaliśmy sobie w środę, no ale tutaj pamiętamy, że jesteśmy na nowym backendzie, gdzie ten pancerz pupili się liczy, jeszcze będę sprawdzał, jak to się ma do faktycznie tych przejść, jeżeli jakieś będą radykalne zmiany, to nagram na nowo poradnik, jakąś adnotację do tego pierwotnego, natomiast jeżeli przejścia będą bardzo podobne, to chyba po prostu nie będę nic zmieniał, no bo wydaje mi się, że będą tak czy siak bardzo podobne, no tutaj wojownicy głównie zyskają, także no raczej przejścia się za bardzo nie zmienią, może coś w ziemi, ale zobaczymy. Więc jak widzicie, tak tutaj na 8 trenerze nam ta siedmiornica padła. Tak jak mówię, nie mieliśmy jeszcze tego słonia, więc pupilków mieliśmy łącznie 6. No, także bez problemu po prostu, lecimy dalej. Teraz mamy ten portal do piekieł, który po prostu został dobity, no widzieliście, ile nam tam zostało na poprzednim odcinku procent, wczoraj go po prostu dobiliśmy i tyle, także nie ma co oglądać, no i mamy to licho piekielne, tak jak mówię, możemy tą waleczkę obejrzeć, zapisałem wam to, maga wam nie zapisałem, z magiem walka wiadomo ciekawsza, no ale niestety nam się zbugowało, od razu przeskoczyło na kolejnego, no i jak sami możecie zauważyć, no po prostu nie byłem w stanie tego zapisać, mimo że tam próbowałem na streamku. Tak jak mówię, to kliknęliśmy wczoraj na streamie. Taki był plan i się udało. Tu jeszcze 219 level, teraz mamy, potem mieliśmy chyba jakiś tam, nie wiem, 222 czy coś takiego, może 221, już nie pamiętam, w każdym razie no, potem tego maga klikaliśmy z jeszcze wyższym poziomem, to wiadomo. A, no i nam takie budki wyleciały, też nam dawały strasznie dużo stat, strasznie dużo pancerza, dzięki temu w ogóle ten pancerz widzicie, teraz mamy 48%, a na poprzednim odcinku mieliśmy 42%, no bo te buciki naprawdę tutaj konkretne wjechały. Dobra, lecimy dalej. Aha, to tutaj tą pocztę. Tutaj mamy ten portal do piekieł.
Nie wiem w sumie, czy chce nam się oglądać. Może obejrzymy, zobaczymy jak tu poszło. Będziecie mieli znowu dłuższy odcinek, już nie będziecie narzekać. W ogóle piękny komentarz pod poprzednim filmem. W ogóle nieraz piękne komentarze piszecie. Na przykład wczoraj pod odcinkiem, w którym wyjaśniam, czemu nie gram na W40, ktoś zadał pytanie, czemu nie grasz na W40. To w ogóle piękna sprawa. No ale pod poprzednim odcinkiem, który miał tam chyba 48 minut z Wojownika, w którym klikaliśmy lochy, ktoś mnie zapytał, kiedy jakiś odcinek z klikania lochów. No nie wiem, powiem wam, ręce czasem opadają, zwłaszcza, że ja te komentarze tam około 2 dni od wrzucenia odcinka czytam wszystkie pod każdym odcinkiem. Zresztą praktycznie wszystkie serduszkuję, żebyście widzieli, że przeczytałem, albo tam ewentualnie odpisuję. No to ręce mi po prostu opadły, no już nie wiedziałem co odpisać, no człowiek nagrywa prawie godzinę klikania lochów, a ktoś się pyta kiedy klikanie lochów. No ale nieważne, dobra, portal nam również padł, no i dzisiaj możemy tą ośmiornicę jeszcze, zobaczmy, no Barbar praktycznie nic nie zrobił, zobaczmy Mariusza, Mariusz, o, też nic, no i właśnie, to co wam mówiłem, nie ma już na liście naszej postaci, czyli po prostu sama Kunegunda ją wykończyła. Tutaj pewnie parada jakichś uników i tak dalej, no to jest to, że ta Kunegunda chociaż ratuje te lochy na tym Wojowniku, gdyby nie ona, no to byłaby tragedia. No ale okej, coś tu klikamy, pyk pyk, jakieś uniczki ona też robi, tutaj też dużo uników tej Kunegundy, zobaczmy, że krytyki też dość fajne wchodzą, tu mamy 3 miliony, teraz mamy, no teraz niecały milion, no ale to właśnie, o, teraz mamy krytyka prawie 5,5, no i na koniec krytyk niecałe 4, no i w taki sposób udało nam się tą ośmiornicę pokonać. Dobra, to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak, to pamiętajcie o tym kciuku w górę, pamiętajcie o subie z dzwonem, pamiętajcie o zostawieniu komentarza, możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu w opisie. Dzisiaj chyba streamek również o 18 będzie, także zapraszam serdecznie i chyba tyle, także dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!